Najpierw powiedzieliśmy, że będzie film o muzyce. Absolutnie ma nie być życia prywatnego w tym filmie. Potem jednak, jak już zażyliśmy pierwsze zdjęcia, no to nie będzie filmu w takim razie, jak nie powiesz nic o sobie. No to wtedy ewentualnie zaczął coś mówić, więc musieliśmy się zamykać w tym gabinecie, w tym przepięknym dworze. No i powolutku, powolutku z niego wyciągałem. Proszę Państwa, dzisiaj wielkie święto. Mówimy o filmie, mówimy o twórczości, mówimy o pasji, mówimy o melodii, mówimy o kluczach wiolinowych, mówimy o rytmie, o takcie, o pięknie. Panie Januszu, pan na końcu powiedział, że pan obnaża swoją duszę poprzez dźwięki. To jak się pan porozumiewa z kobietą, z którą pan żyje? Często śpiewamy, tak? Ona mnie śpiewa, ja jej gram. 2006 roku nauczył się pan grać, tak? W 2006 roku był fortepian jako mebel i uważałem, że to się marnuje, żeby stawiać na nim coś. Postanowiłem, że grając na innych instrumentach spróbuję zaaranżować, nadchodziło Boże Narodzenie, kolędy. I faktycznie wtedy, kiedy pierwszy raz zagrałem kolędy w swojej aranżacji, pękła struna w gitarze i już do niej nie usiadłem więcej. Po 3 miesiącach w lutym nagrałem w studiu w ciągu jednego dnia pierwszą płytę, a potem poddałem to pod interpretację z zawodowymi muzykami, z orkiestrami. To było wydarzenie, kiedy pierwszy raz musiałem zasiąść na próbie z zawodową orkiestrą i musieliśmy rozmawiać. D'abord, j'ai pas rencontré le compositeur Janusz Bielski. J'ai rencontré Janusz il y a une vingtaine d'années. J'ai rencontré Janusz, l'homme d'affaires, le visionnaire dans les affaires, qui m'a montré une partie de Cracovie en me disant « Ici, il y aura un hôtel, ici, il y aura une piscine, ici, il y aura un cinéma, ici, il y aura un centre commercial. » Et au fond de moi-même, j'avoue que j'avais des doutes et je me disais « C'est incroyable, où il est, où c'est vraiment un grand visionnaire, où j'avais des doutes. Okay » Et en fait, il a réalisé exactement tout ce qu'il m'avait dit. Et j'avoue que je suis plein d'admiration sur le businessman. Quand il y a quelques années, il m'a dit « je veux être musicien », j'ai eu des doutes aussi. J'en ai eu moins que la première fois, dans la mesure où je savais qu'il était capable de réaliser ses rêves. Mais j'avoue que je suis extrêmement, extrêmement satisfait et très heureux pour lui qu'il ait pu réaliser, oui, ses rêves de musicien et de compositeur. Bravo Janusz. Gram z wieloma pianistami z całego świata. Oni grają też moją muzykę. Jeżeli gram z nut, to sam siebie nie lubię, jak gram. A jeżeli gram bez nut i gram stąd, z interpretacją z serca, to nawet sam siebie lubię czasami posłuchać i się koję. Jakiś tam słuch absolutny, który tu się okazał chyba kluczem. Pewnie nie wszyscy go mają. Na pewno trzeba marzyć i spełniać swoje marzenia. I nigdy nie ma, dopóki żyjemy, trzeba te marzenia pielęgnować i najgorszym, co może się stać, to ich nie mieć. A trzeba je mieć i próbować spełniać, bo wtedy życie staje się ciekawsze. Myślę, że ta kolejność, która nastąpiła akurat u mnie, czyli że najpierw był biznes, współpraca z wieloma ludźmi, pomogły. Musiałem nauczyć się bardzo szybko mówienia językiem muzycznym i ta kolejność mnie pomogła. Piękna dewiza na spełnienie marzeń: nigdy nie jest za późno. Oczywiście, że tak. Trochę się z tym trzeba spieszyć. Tyle tylko, że trzeba mieć też w pewnym momencie swojego życia warunki, żeby te marzenia zrealizować, bo marzenia mogą być czasami bardzo trudne i właśnie tak to jest w życiu, że człowiek dojrzewa w sensie możliwości ich spełnienia. Natomiast marzenia to jest realizacja też tak naprawdę swoich głęboko tkwiących pasji, umiejętności ukrytych i na pewno warto realizować je, jak tylko jest ku temu okazja. To w jaki sposób u mnie powstaje ta muzyka jest trochę inne niż u większości kompozytorów. Ja nie jestem w stanie usiąść od 8 do 10 i napisać odpowiedniej ilości stron. To życie właśnie buduje to, że mogę tworzyć. Wczorajsze emocje, dzisiejsze sukcesy lub porażki, emocje ludzkie, podróże po świecie
I to jest trochę poza mną. To przyjeżdżam do domu, tęsknię za fortepianem, siadam do fortepianu i nagle się okazuje, że powstają nowe utwory. Po zmianie systemowej w 1989 roku wrócił pan do Polski. Z jakiej to potrzeby? Czy to z tęsknoty? Myślę, że trochę muzyka też oddaje, tak jak wiele osób mówi, że ma jakieś korzenie romantyczne, ale to jest, myślę, wypływa bardziej z wrażliwości. Oczywiście wtedy, kiedy zobaczyłem, że jest możliwość swobodnego działania, działania na własny rachunek, to absolutnie nawet na minutę nie wahałem się, spakowałem i wróciłem. Myślę, że jest to wątek patriotyczny. Czuję się Polakiem, czuję się osobą, która urodziła się w Krakowie i też mimo wielu problemów, które widzenia Krakowa, jestem i lokalnym, i globalnym patriotą. Ja lubię Polskę. Zakochałem się w muzyce Janusza Bieleckiego. Lubię muzykę poważną, muzykę filmową, muzykę, która jest delikatna, romantyczna, sentymentalna, nostalgiczna. Ta muzyka taka jest i skłoniło mnie do tego właśnie zakochanie się w przepięknej muzyce, w muzyce, która nie jest muzyką ciężką, muzyka, która nie daje myśleć, muzyka, która jest muzyką relaksacyjną, muzyka, która jak się wróci wieczorem do domu, z przyjemnością się jej słucha. Gdyby ktoś z tych młodych tutaj ludzi na widowni chciał przyjść do pana z wiolonczelą na przykład, i powiedział, oto mam w sobie talent i dużo determinacji. Proszę, pomóż mi, panie Januszu. Help me. Takich sytuacji miałem sporo, mam sporo i do dzisiaj, i nie tylko, jeżeli chodzi o muzyków. Takich osób jest wiele i są to osoby, którym należy pomagać, bo one później na to zapracowują i pokazują światu swoje talenty. Więc jeżeli będzie z wiolonczelą osoba przyjdzie, to właśnie myślę, że niedługo będę pisał koncert na wiolonczelę. No, też, także mówiłem. Coś w tym jest, co powiedziałem. A ja znam numer telefonu pana Janusza, także jakby coś. Postać pana Bieleckiego, który jest nie tylko, że jest wspaniałym, wielkim artystą, to jeszcze jest przede wszystkim działalność jego ta właśnie społeczna, ta fundacja, to wszystko, to bardzo rzadko się zdarza, żeby artysta tej miary, co on, żeby właśnie tak pracował dla ludzi. To jest dla mnie takie bardzo piękne. Poza jego muzyką, którą mam nagrania i z przyjemnością słucham. Ale tak naprawdę tego by nie było, gdyby nie państwo. Mówię tu ogólnie o publiczności. To ona wyciągnęła z szuflady. To miało być wszystko tylko dla siebie i dla najbliższych. Ci najbliżsi zaczęli mówić, okej, pokaż to innym. Ci następni kolejny, więc ja państwu też bardzo dziękuję za... Czujemy się zaszczyceni, że oglądaliście państwo ten film i słuchaliście państwo tej muzyki. Jesteście kochani, dziękujemy najmocniej. Jesteśmy zaszczyceni i dedykujemy wam ten film. Janusz Bielecki. Na pewno film żyjącego człowieka może mu albo pomóc, albo zaszkodzić. Jest pewnego rodzaju wizytówką. I jest to trudna decyzja, dlatego chciałem, żeby to był film przede wszystkim muzyczny i możliwość szerzenia dalej muzyki spowodowała podjęcie decyzji pozytywnej. Dzisiaj po nakręceniu tego filmu nie żałuję, dlatego że jest to głównie promocja muzyki. Oczywiście musiałem uchylić rąbka tajemnicy. Ale myślę, że zrobiłem go na tyle dyskretnie i na tyle małej proporcji, a główną rolę odgrywała muzyka, że zadowolony jestem z powstania tego filmu.